Bok trójkąta równobocznego ma długość 8 cm. Odległość środka ciężkości tego trójkąta od jego boków jest równa. Narysujmy sobie ten trójkąt. Mamy trójkąt równoboczny. Bok ma długość 8 cm. Wszystkie boki są takie same. Odległość środka ciężkości tego trójkąta od jego boków. W przypadku trójkąta równobocznego środek ciężkości jest idealnie w tym punkcie, gdzie przecinają się wszystkie jego trzy wysokości, czyli tutaj. Jak policzyć tę odległość? Tak się składa, że ta odległość jest równa tyle, ile wynosi promień okręgu wpisanego w ten trójkąt. A jak liczymy promień okręgu wpisanego w trójkąt? W tablicach maturalnych mamy wzór, że ten promień to jest 1/3 wysokości naszego trójkąta. A skąd wziąć wysokość trójkąta? Też jest na to wzór, że wysokość to jest a pierwiastek z 3 przez 2. Tak więc najpierw wyliczmy wysokość trójkąta równobocznego ze wzoru, podstawiając pod A8. 8 pierwiastków z 3 przez 2 to daje nam po prostu 4 pierwiastki z 3. Czyli mamy już wysokość trójkąta, podstawmy ją pod wzór na ten mały promień. R równa się 1/3 razy 4 pierwiastki z 3. Możemy to zapisać jako 4 pierwiastki z 3 przez 3 cm. I to jest ta odległość, czyli mamy odpowiedź B.